Mam wrażenie, że tak jak z polskich chodników zniknęły jamniki, tak z polskich ulic zniknęły astry. I o ile w przypadku jamników nie ma za bardzo czego żałować, tak pytanie, co stało się z tym samochodem? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Z Astrą jest ciekawa sytuacja, bo o ile wizualnie, przynajmniej moim zdaniem, to najpiękniejsza Astra w całej swojej historii, tak spotkać ją na ulicy, no to powodzenia. Dlatego przyjrzymy się temu modelowi dzisiaj bliżej, ale zanim to zrobimy, kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. Wraz z nadejściem jesieni wielu kierowców wymienia welurowe dywaniki na gumowe. Pytanie tylko, czy warto męczyć się z tą wymianą cały czas, skoro mamy lepsze rozwiązanie, całoroczne EVA dywaniki. Dlaczego warto wymienić je właśnie teraz, jesienią? Przekonajcie się sami. Odsyłam Was też od razu do mojej recenzji po pół roku użytkowania, abyście sami ocenili, czy taki produkt może spełnić Wasze oczekiwania, bo przecież najważniejszy jest test praktyczny. A wracając do tematu, jeśli tak jak ja macie już dość brudnych i szybko niszczących się welurowych dywaników, to EVA dywaniki są właśnie dla Was. Dlaczego? Bo rozwiązują wszystkie problemy, z którymi musimy mierzyć się, używając tradycyjnych dywaników. W przeciwieństwie do nich są łatwe w czyszczeniu, nie zbierają wilgoci i brudu i nie przesuwają się po podłodze samochodu. A w ogóle EVA brzmi znajomo? To nie przypadek, ponieważ jest to materiał, z którego robi się na przykład kroksy czy maty na siłowni. Lekki, a jednocześnie niesamowicie odporny na ścieranie, dzięki specjalnym polimerowym komórkom te dywaniki zatrzymują brud, który potem łatwo wyczyścić, więc Twoje auto zawsze będzie suche i czyste. Dodatkowo dywaniki te robione są na miarę, czyli specjalnie profilowane do każdego modelu samochodu, dzięki temu idealnie przylegają do podłogi, a nawet pokrywają tunel środkowy. EVA dywaniki nie przemieszczają się, co zapewniają mocne rzepy i zaczepy, na które producent daje aż 5 lat gwarancji. Co jeszcze wyróżnia te dywaniki? Łatwość czyszczenia. Nawet jeśli zabrudzą się błotem, wystarczy je opłukać wodą, a kanaliki uwolnią cały brud. Dzięki temu dywanik będzie wyglądał jak nowy, a Ty nie musisz czekać, aż wyschnie. Co powiecie też na personalizację? Otóż EVA dywaniki dostępne są w szerokiej gamie kolorów, są nawet różowe. Jeśli zatem przekonaliście się, że EVA dywaniki to najlepszy wybór na jesień i zimę, to mam dla Was kod rabatowy AUTOMOTO, z którym dostaniecie dodatkowo 5% zniżki, podkreślam, również na te zestawy, na które producent już oferuje promocję. Wejdźcie zatem na stronę evadywaniki.pl i stwórzcie swoje idealne dywaniki. Link do konfiguratora znajdziecie w opisie. Dobra, to lecimy. Wydaje mi się, że takim przyświecającym mi dzisiaj hasłem, a może pytaniem, będzie to, co tutaj jest nie tak. Więc może zacznijmy od możliwości transportowych tego samochodu, od jego przestronności. Otwieramy bagażnik. I znajdujemy tu 422 litry pojemności, czyli całkiem spoko. Do tego podwójną podłogę i jeszcze kilka schowków niżej. Także jak widzimy, pod tym względem jest w miarę ok. No ale może coś jest nie tak z kanapą. Wskakujemy. Tutaj moje 182 cm wzrostu. I co? Ja się tutaj zmieściłem. Ma miejsce nad głową, także sprawdźmy jeszcze Grześka. Tutaj 192 cm i zobaczcie, nie jest mu może super wygodnie, ale on też się zmieścił. Nie uderza głową w dach. Jedyna rzecz, jaką zlokalizowaliśmy, to trochę ciężko schować stopy pod fotel kierowcy. Natomiast pozostałe aspekty są w miarę ok, także chyba nie tutaj jest problem. Oczywiście to nie jest najbardziej przestronny samochód w klasie, jeśli mówimy o bagażniku czy miejscu z tyłu. Natomiast moim zdaniem jest całkiem spoko. Szukamy dalej. A żeby poszukać, przeskakujemy na miejsce pracy kierowcy. No i to, co mnie się tutaj rzuca pierwsze, może nie w oczy, ale to nie jest to, tylko fotele. Jeśli oglądacie mój kanał, to widzieliście, że ja Oplem Insignią co prawda, ale dosyć sporo jeździłem. I tamten samochód ja lubiłem w dużej mierze za fotele. Generalnie Ople kojarzą mi się z bardzo fajnymi fotelami, z dobrze wyprofilowanymi, z nie za miękkimi, ale też nie za twardymi. Certyfikat AGR i tak dalej, to jest coś, co ja w Oplach uwielbiam. Nie chcę rozwijać tematu, czy Opel jest nadal Oplem, no ale gdybym miał rozwijać, to zapytałbym, jak jest z fotelami i jest naprawdę dobrze. Jak to wszystko jest zrobione? Dwa aspekty. Jak tego podotykamy, jak na to popatrzymy, to tu jest wszystko ok. Te materiały są miękkie, są dobrze spasowane, natomiast zdarzyło mi się coś tutaj usłyszeć. Jakieś takie stukanie, może trochę skrzypienie. To jest samochód, który ma przejechane 4000, więc świeżutki. Tylko kto wie, co działo się z prasówką, bo tu się mogło dziać wszystko. Coś tam słyszałem.
Natomiast tak przez 99% czasu, który tu spędziłem, to ja się czułem tutaj świetnie. Może warto to podkreślić. Astra ma coś takiego, że przynajmniej na mnie, robi takie wrażenie, jakbym był w samochodzie klasę wyżej. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego, że ten samochód jest naprawdę dobrze wyciszony. Tutaj przy 110-120 na godzinę jest cicho. 140, ok, trochę słychać szumy powietrza. I też muszę brać w nawias, czy nie wiem w co, to, że jadę niższym samochodem. Bo jednak ciągle jeździmy crossoverami, SUVami. Wiadomo, te szumy powietrza gdzieś tam na autostradzie, no już to słychać inaczej. A tutaj jest cicho, tutaj mamy fajne materiały. Nie chcę tego rozwijać w dużym skrócie. Ja się na miejscu pracy kierowcy czuję bardzo dobrze. To jest ważne. Jak spędzacie dużo czasu w samochodzie, to może trochę mówię tak nie konkretnie, ale z drugiej strony, no co trzeba więcej? Powinieneś się czuć, czy powinnaś, czuć się dobrze za kierownicą. I tutaj tak jest. Z rzeczy, które mi się tutaj podobały, muszę wymienić zdecydowanie Apple CarPlay i Android Auto. Bardziej Android Auto, bo ja to sprawdziłem. Z moim Samsungiem działa kapitalnie, działa bezprzewodowo i działa przede wszystkim stabilnie. Przez cały tydzień nie rozłączyło się ani razu, także tutaj super. No ale teraz, nie wiem, ja powinienem sobie przygotować chyba jakąś taką planszę. Jak jeżdżę samochodami od Stellantisa, czy ze Stellantisa. I na tej planszy powinien się pojawiać taki napis, takie pytanie. Gdzie jest auto hold? No bo na pewno nie ma go w tym samochodzie. Kurtyna. Jeszcze dwa aspekty ze środka. O jednym bardzo krótko. Skrzynia biegów, a w zasadzie ten selektor biegów. Wspominam o tym setny raz, ale wiem, że część osób się takich rzeczy boi. I mówię o tym tylko po to, abyście się po prostu nie bali. To jest do przyzwyczajenia w dwa dni. Natomiast trochę ciężej przyzwyczaić się do tego Piano Black. Jego jest tutaj dużo. Albo inaczej. Piano Black, nawet jeśli jest bardzo mało, to i tak jest za dużo. Po co to pchać do tych samochodów? To się rysuje od patrzenia. To się palcuje. To wiecznie wygląda, jakby było zakurzone i jakby było brudne. Pewnie jak stoi w salonie, wypolerujemy, wygląda super. Robi świetne wrażenie, ale po co w sumie o tym gadam? Wszyscy wiemy. Piano Black. A tu jest. A i powiedziałem, że dwie rzeczy, ale przecież jeszcze. Zegary, a w zasadzie ich brak, bo to jest taki cyfrowy wyświetlacz, czyli cyferki, znaczki. Jeśli to lubicie, to spoko, ja za tym nie przepadam. I obsługa systemu, jeśli nie podłączymy na przykład Androida, ja podłączam zawsze, ale sama obsługa to jest dość wolne. Natomiast ja się do tego chyba przyzwyczaiłem, ja tutaj szybko znajdę to, co chcę. Mnie to nie przeszkadza. Przy czym, tak jak mówię, u mnie 99% korzystania z multimediów to jest Android Auto, tutaj działa super, także tyle. Dobra, to myślę, że wystarczy o tych rzeczach ze środka, przejdźmy do rzeczy, myślę, istotniejszych, czyli napęd. Czym ja w ogóle jadę? Może to na początek. Cyferki, zaglądamy pod maskę. A pod nią odkrywamy benzynowy, trzycylindrowy, turbodoładowany silnik o pojemności 1.2. Dysponuje on mocą 130 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 230 Nm. Samochód w takiej specyfikacji rozpędzi się aż do 210 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,9 sekundy. I teraz tak naprawdę zaczyna się szukanie tego, co z tym samochodem jest być może nie tak, że jego nie ma na ulicy. I tym czymś są oczywiście silniki. Rozpocząć ten aspekt jednak powinienem od pochwalenia, no bo zobaczcie, Astrę możecie sobie kupić cały czas jako samochód z silnikiem benzynowym, możecie sobie kupić plug-ina, możecie sobie kupić pełnego elektryka i możecie sobie cały czas kupić diesla. Ilu producentów oferuje diesla w ogóle, a tym bardziej w kompakcie? Ja to bardzo lubię. Ja bym chciał, żeby cały czas tak było. Nie mam nic do samochodów elektrycznych pod warunkiem, że chcę kupić taki samochód, a nie, że muszę. Astrę mogę kupić benzynową, elektryczną, plug-ina, diesla. To jest plus. Natomiast może najpierw o tym 1.2. Te 10 sekund do setki nie brzmi szałowo, przy czym ja się będę upierał, że to może trochę źle brzmi, jeździ dobrze. Generalnie, pewnie znowu z 90% kierowców, nic więcej pod względem dynamiki od samochodu, nie wiem czy nie oczekuję, ale nie potrzebuje. I pod tym względem to 1.2 sobie radzi.
Co do spalania. Ja pod miastem potrafię tym samochodem spalać bardzo mało, poniżej 5. Wyskoczę sobie gdzieś tam na ekspresówkę, no to robi się 6, 7, autostrada nawet 8, a w mieście, no właśnie, ja mam cały czas 10, przy czym to jest często, że jak gdzieś sobie stoję, coś tam nagrywam, dogram, zrobię zdjęcie. Realnie ja tym samochodem w Warszawie w korkach spalam 9, jak jeżdżę w sobotę, w niedzielę to jakieś 7, 8, coś takiego. Czy to jest dobrze? Nie wiem. Może macie inne wyniki? Dajcie znać. Problem ja natomiast lokalizuję gdzie indziej. Do cen jeszcze przejdziemy. I jak zobaczycie, dzisiaj Astra ma tak duże promocje, przynajmniej w momencie nagrywania tego materiału, że ona nie odbiega cenowo od innych samochodów. Przy czym nadal jest tak, że jeśli chcecie kupić ten samochód, to albo będzie miał on te słynne 3 cylindry, niską pojemność, po prostu PureTecha, albo jeśli chcecie kupić silnik z większą pojemnością, więcej cylindrów, to już musicie przeskoczyć na plug-ina. I tutaj wchodzi już w grę prąd, który, umówmy się, nadal dla bardzo wielu klientów nie ma sensu. I nie ma sensu ta dopłata. I tu jest ten pierwszy problem. Albo malutki silnik, albo duża dopłata i już dużo droższy samochód i plug-in. Nie wspominam o elektryku. Druga rzecz oprócz tej pojemności, to gdyby spojrzeć na przykład na Wasze komentarze, to wielu z Was boi się PureTecha, po prostu. Ja tego nie będę rozwijał, bo ja nigdy PureTecha nie miałem. Nie chcę wypowiadać się na podstawie tego, że ktoś coś tam gdzieś napisał. We wszystkim jest oczywiście albo ziarno, albo dużo prawdy. Natomiast nie ma co tego ukrywać. Bardzo wielu z kierowców boi się PureTecha. I trzecia, i chyba moim zdaniem rzecz najważniejsza. Taka, którą sami sprowokowaliśmy. No bo umówmy się, co my dzisiaj chcemy? 100 razy o tym mówiliśmy. Albo crossovera, albo SUV-a i kompakty, generalnie samochody niższe, po prostu giną. I wydaje mi się, że właśnie tutaj jest problem. Nie w samym 1.2, nie w cenach, bo wszystkie samochody są dzisiaj drogie. Nie chcemy kompaktów. Chcemy coś wyższego. Coś, co jest większe, więc wygląda na droższe. Sąsiad, balkon i te sprawy. Także, o, Mazda 3, sedan. Tutaj na przykład sedana nie ma. Albo hatchback, albo kombi. Ta klasa ginie. Niestety, umówmy się, tak samo jak klasa D, limuzyny. Zostają takie samochody powoli w segmencie premium. Więc cieszmy się, że taka Astra w ogóle jest. Takie moje zdanie. I chyba tutaj ja widziałbym ten największy problem. Wróćmy jeszcze na chwilę do samochodu. Jak to auto się prowadzi? No właśnie, przez to, że ja siedzę niżej. Przez to, że samochód jest niższy. Niżej zawieszony. Zobaczcie na rozmiar opony. To też swoje robi. To myślę, dużo Wam w tej chwili powiedziało. To zawieszenie jest nastawione na taki sztywny charakter, dość twardy, ale dzięki temu prowadzenie tutaj jest świetne. Chociaż ja będę się upierał. Tutaj jest komfortowo, w miarę sztywno, ale cały czas komfortowo. Przy czym powiedzmy Grzesiek, który jeździ Volvo, powiedział, że jest za twardo, za głośno, za sztywno. To jest oczywiście kwestia bardzo indywidualna. Ja takie zawieszenie uwielbiam. Ja się tutaj czuję świetnie. Na zakrętach, nawet na... O, przejeżdżamy teraz przez próg zwalniający. Nie poczujecie tego, ale dla mnie jest dobrze. Nawet bardzo dobrze. I zawieszenie tego samochodu, takie poczucie komfortu i prowadzenia jednocześnie, ja uważam za jeden z największych atutów Opla Astra. Odnośnie samej jazdy, jest tutaj jedna rzecz, która po prostu mi się nie podoba. Ciężko mi to będzie Wam pokazać, ale może spróbuję. Albo najpierw powiem, o co chodzi. Mamy tutaj 8 biegów, mamy automat. Nawet jak wyłączymy sobie start-stop, to w takich sytuacjach... O, nic za mną nie jedzie. Hamuję, naciskam gaz, mam wciśnięty gaz w podłogę. Dopiero teraz coś się dzieje. Żeby było jasne, nie chodzi mi tutaj tylko o zwłokę, tę dziurę po naciśnięciu gazu, bo to jest pierwszy aspekt, a drugi jest taki, że trochę ciężko mi tym samochodem jeździć płynnie. W większości sytuacji jest ok. Natomiast jeżdżąc tym samochodem cały czas po Warszawie, korki, ciągle coś się dzieje, hamujemy, nagle trzeba szybko przyspieszyć. I to bywa różnie. Ta skrzynia, na przykład naciskacie gaz, a ona redukuje, redukuje, już powinniście jechać i dopiero rozpędzacie się za chwilę. To jest dziwne i zdarzyło mi się to tyle razy, że uznałem, że o tym Wam powiem. A może Was zapytam, czy też coś takiego u Was się dzieje, bo mnie to denerwuje, tak mówiąc krótko. Nie wiem, czy dam radę pokazać to jeszcze raz. O, tutaj za mną nic nie będzie jechało. Naciskam hamulec, zwalniam, 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 nagle trzeba przyspieszyć, mam gaz w podłodze. Teraz dopiero. Zobaczcie, jaka to była przerwa. Hamuję, ruszam. Teraz nie było widać.
ten samochód potrafi czasami tak po prostu szarpnąć. A ja się nie tego spodziewam po skrzyni automatycznej, tym bardziej jak wyłączam start-stop, czyli na przykład nie mamy takiej sytuacji, że dojeżdżam do świateł, silnik benzynowy się już wyłączył, tego nie ma. A czasami szarpnie. Nie wiem, o co chodzi. Ale coś takiego tutaj zlokalizowałem. Dobra, żebyśmy sobie mogli ten samochód podsumować, sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Aktualny i bardzo promocyjny cennik Opla Astra w wersji hatchback otwiera kwota 98 tysięcy złotych za 110-konne turbo z manualną skrzynią biegów. Chętni na 130-konny wariant z automatyczną skrzynią w wersji GS wyłożyć muszą aktualnie 116 450 zł, natomiast diesel to koszt przynajmniej 120 500 zł. Wspomnę też o pluginach i tutaj 180-konny wariant to przynajmniej 147 500 zł, a wersja 225-konna w najwyższej specyfikacji to 168 500 zł. Dodam też, że wersja kombi w zależności od wersji jest 5-6 tysięcy złotych droższa. I jak widzicie, nie wiem ile te promocje potrwają, ale na ten moment na przykład plugin, czy na przykład ta wersja, to te promocje, te przeceny są zacne. Zrobiło się tak, że Astra, znaczy inaczej, mnie się ten samochód kojarzył z fajnym kompaktem, bardzo drogim. Z małym silnikiem albo z drogim pluginem. Przy takich przecenach, jeśli możecie wykorzystać plugina, odpada argument, że tu nie ma mocy, że to nie jedzie. Nikogo nie namawiam, żeby nie było, natomiast jak ja zobaczyłem cennik, to powiedziałem wow. Możemy się oczywiście zastanowić, skąd takie ceny się biorą. Czy Stellantis, czy Opel chciałby, żeby nam zrobić dobrze, żeby było taniej? Można to oczywiście rozważać. Niemniej takie ceny teraz mamy i być może, jeśli zastanawialiście się nad zakupem samochodu w klasie kompaktowej, a może po prostu Astry, to być może to jest właśnie ten moment dla Was. Ja powoli kończąc powiem tak. Bardzo chciałbym, żeby takie samochody zostały. Pytanie, czy takimi autami zainteresowane są osoby takie jak ja, które mają swoje lata, które są przyzwyczajone do takich aut, które może mają jakiś sentyment. Może to jest bez sensu, bo może wszyscy powinniśmy jeździć samochodami wyższymi. Nie wiem. Natomiast ja póki mogę wsiąść tutaj i dam radę wysiąść, to będę się opierał, że dla kierowcy, podkreślam, dla kierowcy taki samochód to jest coś dużo fajniejszego niż każdy crossover czy SUV. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, co myślicie o Astrze i co myślicie przede wszystkim o tym, czemu tej Astry na ulicach nie ma. O jamnikach to chyba sobie odpuśćmy. I zawsze jak na koniec poproszę, jeśli macie chwilę, oceńcie ten materiał, a jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!